Cześć, dzień dobry, Radek Sieran, Smakuj Piwo. Podobno życie jest zbyt krótkie, żeby pić kiepskie piwo. I ja się z tym generalnie zgadzam. Natomiast uważam, że nie jest życie zbyt krótkie, by sprawdzić, czy piwo powszechnie uznawane za kiepskie rzeczywiście jest takie kiepskie. Sprawdzamy zatem piwo koncernowe i zapraszam Was na pilot nowej serii Koncerniaczek. Jak się przyjmie, będzie więcej odcinków. Dzisiaj sprawdzamy piwo, które jest dostępne praktycznie w każdym markecie, w każdym sklepie osiedlowym. W zasadzie wszędzie. Jest to piwo Okocim Mocne Dubeltowe. Okocim Mocne Dubeltowe, potęga piwnej pełni. Intensywny smak, bogaty aromat. Sprawdzimy, czy tak jest, bo marketing to jest tutaj widoczny po prostu na pierwszy rzut oka, to po prostu jest marketing. A na rzut na kontrę to już jest w ogóle szczyt marketingu. Czytamy kontrę. Nasze mocne dubeltowe to jedno z pierwszych mocnych piw w Polsce. Wciąż tworzymy je w myśl naszej zasady ważymy, a nie produkujemy. Ding! Tak, by nie miało sobie równych. Jest ono pełne i esencjonalne. Zachwyca zdecydowaniem i głębią smaku. Znajdziemy w nim wyraźne nuty słodu, zboża, zdecydowaną goryczkę. To piwo, które nie znosi kompromisów. Jest szczere, wynika z naszej tradycji i doświadczenia. Tego zdania byli też profesjonalni degustatorzy, którzy mocne dubeltowe nagrodzili medalami, w tym podczas konkursu Golden Beer Poland 2013. 5 lat wstecz? Nie ma się czym pochwalić od 5 lat? Słabo. Jan Choryń, piwowar od 19 lat. Piwne fakty sobie pominiemy, bo nie są tak istotne. Gatunek. Lager. Dolna fermentacja, jakby trzeba było powtarzać przypadkiem, nie? Bo to wiadomo, lager może być górnej fermentacji, no jesteśmy w koncernie. Alkohol 7%, IBU 21, zdecydowana goryczka, ekstrakt 14,7, temperatura serwowania 6 stopni, chcecie, żebym sobie połamał zęby chyba. Barwa głęboko bursztynowa, szkoda, że jeszcze EBC nie podali, by byłoby ciekawie. Opis na kontrze naprawdę mocny, natomiast skład słaby, słaby jak... No zobaczymy, czy jak to piwo. Jasne, pasteryzowane. Skład zawiera słód jęczmienny. No tak. Które nie zawiera? Mocno dubeltowe, potęga piwnej pełni. Otwieramy i sprawdzamy. Syknęło, ale nie jakoś bardzo mocno. Piwo generalnie ma jakieś, no, z 15 stopni. Jest kufel, czyli... Podawać w kuflu? Podamy w kuflu. Przelewamy je do szkła i sprawdzamy, jak wygląda, jak pachnie i jak smakuje. No. Pamiętacie tą reklamę z wymrażaniem Okocimia? No błysk jest, zdecydowanie. Błyszczy się to piwo. Klarowne, chyba bardziej niż moje lustro w łazience. Znaczy przejrzyste, bardziej niż moje lustro w łazience. Kolor głębokie złoto, bym powiedział. Tutaj jest napisane głęboki bursztyn. Nie, głębokie złoto. Piana wysoka, jak to w koncernie, poszarpana, chociaż może się utrzyma. Górna warstwa nie wygląda źle. Wąchamy. Słód, słodowość. Jest też taka słodycz. Tak, taka słodycz... No koncernowa słodycz, tak? No nie ma tutaj wymienionego składu pełnego. Może coś chciano tym przykryć, może syrop glukozowo-fruktozowy, nie wiem. W każdym razie pachnie słodko. O chmielu tutaj raczej nie ma mowy. Raczej wychodzi delikatna alkoholowość w zapachu. Znaczy nie, na razie jest w porządku. Na razie jest w porządku. Ta alkoholowość w zasadzie to tak sugestia, bo to 7%, nie? 14% powinno być odfermentowane głęboko. Powinno być wytrawne. No nie, nie ma alkoholowości, ale nie ma też chmielowości. Jest głównie słodycz i słodowość. Pierwszy łyk.
nie jest przegazowane. No, pełnia jest spora, to prawda, potęga piwnej pełni. No, w kategoriach browaru, no to jest to jednak, tak, rzeczywiście dość browaru koncernowego. Jest to pełne piwo, zdecydowanie. Poza pełnią, słodyczą i słodowością, delikatnie, delikatnie w tle zaznaczona jest chmielowość. Drugi łyk. Chmielowość, ale to jest po prostu tak jakbyście, nie wiem, no, dostrzegli w czasie ulewy spadające piórko. To jest tyle tej chmielowości. Bardzo mało i jest ona niestety połączona też z wytrawnością alkoholową delikatnie i tak delikatnie, delikatna alkoholowość rozgrzewa już w drugim łyku. Nie jakoś bardzo, w sumie nawet przyjemnie rozgrzewa. Może niekoniecznie na tą pogodę, ale generalnie to nie jest ordynarna alkoholowość. Wąchamy jeszcze raz. Wychodzi więcej wad. Wychodzi więcej wad. Na pewno wychodzi delikatna rozpuszczalnikowość, ale to jest naprawdę lekka, delikatna nutka gdzieś tam pod spodem. Trochę taka skunksowość bym powiedział, no taki stary chmiel zleżany, coś mi się tak kojarzy, aczkolwiek no, nie wiem, może to jest kwestia starego słodu na przykład. Nie jest to piwo, którego nie da się wypić, doceniam je za brak wad, generalnie brak takich dużych wad, takich, które tutaj dyskwalifikują je. To jest piwo, które naprawdę na niezobowiązującą okazję raz na jakiś czas. Czemu by nie? Czemu by nie? Nikomu się krzywda od tego nie stanie. To jest warka do 6 lutego 2019 roku i generalnie rzecz biorąc, ja nie jestem jakimś tam piwnym naziolem, który powie ci pij tylko krafty, bo przyjedzie karetka i zacznie tutaj wyć po prostu i psuć nagranie. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Pierwsze nagranie, pierwszy odcinek, mam nadzieję, serii i takie rzeczy. W każdym razie, może jadą po mnie, że upadłem na głowę. Mam nadzieję, że nie. Okocim, mocno dubeltowe. Czemu nie? Do grilla jak najbardziej. Nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem. Nie polecam pić codziennie. Nie polecam pić raz w tygodniu. Ale jak macie grilla raz na miesiąc, nie mam nic przeciwko. Trzymajcie się. Na razie, cześć.